Witam serdecznie, nazywam się Bartosz i w tej części opowiem o funkcji projekty oraz projekty funkcjonalności. Projekty funkcjonalności. Ta część pozwala na pracę w trybie offline oraz nie pracujemy na konkretnej serii wzorniczej, tylko na właśnie funkcjonalnościach produktu. Zestawienie osprzętu tworzymy zestaw po zestawie i pomieszczenie po pomieszczeniu. Dobrze, no to zaczynamy. Klikając w ikonę plus, otwiera się okno. Tu nazywamy projekt oraz pierwsze pomieszczenie. Jeśli tego nie zrobimy, nazwy wygenerują się automatycznie. Odpowiednio mój projekt oraz pomieszczenie 1. Na pierwszym widoku pojawiają się trzy rodzaje serii. Pierwsza z nich to najbardziej popularna klawiszowa oraz dwie obrotowe. R Classic oraz 1930 i Glass serie. Zacznijmy może od tej klawiszowej. Kolejny krok to wybór ramki. Wybierzmy może trzykrotną, no i dobieramy elementy funkcjonalne. Poniżej ramki mamy wszystkie produkty. Jest ich tak dużo, że w zasadzie trzeba skorzystać z filtrów. Klikając filtry mamy grupy produktów. Łączniki, gniazda, elektronika domowa, sterowanie bezprzewodowe. Łączniki, tutaj również mamy podgrupy i wybierzmy na przykład łączniki klawiszowe. Pokaż produkty. I tych produktów już jest znacznie mniej. Ja jednak zachęcam do tworzenia ulubionych produktów. Jak dodać produkty do ulubionych? Wybierając odpowiednią grupę produktów, klikając w gwiazdkę, dodajemy dany produkt do głównego folderu ulubionych, a klikając w ikonę folderu, można wybrać, do którego folderu dany produkt chcemy dodać. Ja już jeden folder ulubionych mam zdefiniowany, mam tu kilka najbardziej popularnych produktów i w ten sposób konfiguracja zestawów jest najszybsza. Dodam może łącznik klawiszowy uniwersalny, łącznik klawiszowy seryjny, może i gniazdo z uziemieniem. Zapisuję zestaw, wybieram, wpisuję jaką liczbę takich kompletów potrzebuję, zapisuję. W tym kroku możemy dodać kolejny zestaw do danego pomieszczenia lub dodać kolejne pomieszczenie. Dodam jeszcze jeden zestaw, powiedzmy klawiszowa, tym razem ramka dwukrotna i może łącznik uniwersalny i łącznik seryjny. Zapisuję zestaw i jeszcze może dodam kolejne pomieszczenie, kuchnia, dodajemy i dodajemy zestaw do kuchni, klawiszowa, ramka dwukrotna, powiedzmy dwa gniazda, zapisujemy zestaw, takich zestawów potrzebuję 3, zapisuję i zestawy zostały dodane. Załóżmy, że mój projekt jest skończony, przechodzę zatem do podsumowania projektu i mam tu wszystkie zestawy w odpowiednich pomieszczeniach. Jeśli pracowałem w trybie offline, a teraz mam już dostęp do internetu lub też jestem już zdecydowany na konkretną serię wzorniczą, mogę wybrać taką serię. Klikam wybierz serię i wybieram, no powiedzmy, Berker Q7 szkło czarne. Klikam dalej, aplikacja sprawdza, czy udało się dopasować produkty funkcjonalne do produktów rzeczywistych danej serii. W tym przypadku się udało i zapisujemy taki projekt. Powiedzmy dom przy ulicy Tetmajera. Zapisujemy w projekt. Projekt został zapisany i możemy go znaleźć teraz na liście projektów, a również na liście moich projektów funkcjonalności. Ten z niewybraną jeszcze serią wzorniczą. Przechodzę jeszcze raz do podsumowania projektu. Mamy podsumowanie projektu z podziałem na pomieszczenia i zestawy oraz listę elementów. Lista elementów to sumaryczne zestawienie wszystkich produktów. Jeśli zmienimy zdanie i chcemy zmienić serię, możemy to zrobić dla całego zestawienia, klikając w zmień serię w lewym dolnym rogu. Możemy też zmienić serię dla danego pomieszczenia, wtedy klikamy opcję przy pomieszczeniu i wtedy zmień serię, albo nawet dla pojedynczego zestawu. Wtedy przy zestawie klikamy w opcję i zmień serię. Takie zestawienie możemy klikając w opcję wysłać na e-mail albo pobrać dokument w PDF w postaci podsumowania projektu lub listy elementów, albo plik XLS. Ja może pobiorę podsumowanie projektu z podziałem na pomieszczenia i zestawy. Projekt został pobrany. Mamy pierwsze pomieszczenie, dwa zestawy, drugie pomieszczenie, jeden zestaw. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o tą funkcjonalność.
Przejdźmy teraz do funkcji projekty. Jest ona bardzo podobna do omawianej przed chwilą projekty funkcjonalności, z tym, że tutaj pracujemy na danej serii i musimy mieć zawsze dostęp do internetu. Rozpoczynamy projekt klikając w plus. Nazywamy projekt, nazywamy pierwsze pomieszczenie. Przypominam, że jeśli tego nie zrobimy, zostanie nazwany automatycznie mój projekt i moje pomieszczenie pierwsze. Wybieramy daną serię, może tym razem Berker R1 aluminium, czarne. Wybieramy ramkę potrójną i przechodzimy do kolejnego kroku wyboru elementów. Tutaj też oczywiście najlepiej skorzystać z filtrów i jeśli wybierzemy ulubione, znajdziemy te same produkty ulubione, które zdefiniowaliśmy w projektach funkcjonalnościach. Niezależnie w której części konfiguratora będziemy definiować produkty ulubione i dodawać je do folderów, w innej funkcji znajdziemy je w tym samym miejscu. Dalszy proces konfiguracji przebiega tak samo jak w poprzednim, jak w poprzedniej funkcji. Zapisujemy zestawy, dodajemy kolejne pomieszczenia, dodajemy kolejne zestawy, no i generujemy zestawienie lub wysyłamy na e-mail. No i to wszystko na temat tych funkcjonalności. Zachęcam do korzystania z aplikacji.